Będę u ciebie za jakieś 5-7 minut. Jutro nasza koleżanka ma urodziny, właśnie robi imprezę urodzinową. I jedziemy z Michałem do Galerii Bałtyckiej znaleźć jakiś prezent. Także Natalia, mam nadzieję, że prezent, który od nas dostałaś, ci się podobał. I wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz. Biznes życia, co? Kilogram piasku za 50 zł. Bęk. Nigdy nie wiem, co komuś kupić na urodziny. Zawsze, czy to jest facet, czy kobieta, zawsze ten sam problem. I zawsze się kupuje coś związanego albo z kutasem, albo inną jakąś głupią rzecz. Nie inaczej było w tym przypadku. Co prawda kupiliśmy ciasteczka Oreo o smaku birthday cake, także mam nadzieję, że też jutro spróbuję. Jakoś tam pierdołę i tiktaki w kształcie kutasów znaleźliśmy, także... No takie typowe prezenty dojrzałych ludzi. Najlepiej to w ogóle chyba hajs ludziom dawać. Przynajmniej go wydadzą tak jak chcą. Właśnie wróciłem z urodzin od koleżanki. Jak widzicie, było dużo fajnego jedzenia, ale bardzo małe porcje, także też nie chciałem ogólnie jakoś przesadzać z tym jedzeniem, bo jednak chcę trochę zrzucić teraz tych kilogramów, więc wracam teraz do domu i wypiję tylko szejka białkowego, bo na pewno było bardzo mało białka. No i na koniec sobie zjem spaghetti jak zwykle.
No i wracam i się uczę. Ogólnie ten vlog będzie z 3 dni moich treningowych, żeby od razu zamknąć temat zmian w moim planie. No więc zamknę go jutro, a w sobotę egzamin, więc teraz wracam i od razu też do nauki na dobrą sprawę. Mojego rozciągania po treningu, bo już była 8:15 i nie zdążyłbym do pracy na czas. Także nagram to w przyszłym tygodniu i wstawię. No ale jest rozgrzewka, także za chwilę o niej dopowiem, tylko dojadę do pracy. No i tak samo o tych swoich zmianach, znaczy o moich zmianach w planie treningowym. Ok, także szybko przelecimy, jeżeli chodzi o mój trening. Także trzeci dzień treningowy, góra B. Zaczynam dalej od ławki skoczni dodatnio, ale teraz jeżeli chodzi o moje serie, robię 4 serie, jest regresja powtórzeń względem progresji ciężaru 12-10-8-6, dalej robię wyciskanie z pauzą, no i dokładam tego ciężaru z każdą serią. Dalej to samo robię z pendlejem, także tutaj jest zmiana, bo wcześniej robiłem na stałym ciężarze. Następnie przechodzę do wyciskania hantli siedząc, bez oparcia, to tak samo jak było. Tylko tutaj też progresuję z ciężarem i regresuję ilość powtórzeń. Robię tak 12, 10, 8 albo 10, 8, 6. Też w zależności od tego, jak ciężar dobiorę, to wiecie, zacznę od przedziału 10, 8, 6 powiedzmy przy danych ciężarach, przy danych obciążeniach. No i będę starał się powiedzmy doprowadzać o te dwa powtórzenia więcej na danym ciężarze. Dalej upinanie na biceps, podobnie jak wyciskanie. Następnie francuskie na hantlach, również tak samo. No i unoszenie hantli bokiem podobnie, też 12-10-8 albo 10-8-6, w zależności od tego, jaki ciężar dobiorę i jak z nim będę walczyć. Kolejny dzień treningowy, czwarty, dłubę. Tutaj zaczynamy od martwego ciągu, tak samo jak było oczywiście. Tylko kwestia też jest taka, że zmieniłem ilość serii. Robię 5, 4 i 3 serie i jeżeli chodzi o powtórzenie, to kolejne o 3, 4, 5. Tak, żeby na każdej sesji treningowej wychodziło około 15-16 powtórzeń. No i tutaj się zdziwiłem a propos, bo przed deloadem robiłem 6 serii po 4 powtórzenia na 155 kg i myślałem, że tak samo jak z klatką i z nogami, w sensie z przysiadem będzie, że będę musiał się cofnąć powiedzmy o jeden dzień, że będę musiał zrobić te 5 serii po 3 powtórzenia, ale tutaj jak zrobiłem 3 powtórzenia, stwierdziłem, że mam jeszcze trochę w zapasie. No i robiłem te 2 powtórzenia, także zrobiłem 3 serie po 5 ogólnie. I czułem, że miałem jeszcze trochę więcej w zapasie, ale stwierdziłem, że nie będę żałować, tylko po prostu na następnym treningu dołożę sobie
Będę miał już 160 kg i zrobię 5 serii po 3 powtórzenia, także zobaczymy, jak to pójdzie. Następnie, tak jak mówiłem, wyrzuciłem wyciskanie na suwnicy do pierwszego dnia nóg i w zamian za to wrzuciłem martwy ciąg na prostych nogach, bo dwójki bardzo mocno mnie ciągnęły przy tych martwych ciągu, przy tych martwych ciągach. No i myślę, że to będzie miało pozytywny skutek, pozytywny wydźwięk na mój trening. Następnie uginanie leżąc, 3 serie w zakresie 10 do 12 powtórzeń, no i na koniec spięcia łydek siedząc, też 3 serie między 8 a 10 powtórzeń. I tutaj zrobiłem planki, przynajmniej chciałem robić, bo nie wiem, jak to wyszło, dlatego wstawiłem wam dwa klipy, jedno gdzie miałem dupę trochę niżej, potem dupę trochę wyżej, także jak ktoś się zna na plankach, to proszę niech mi napisze coś na ten temat, bo szczerze mówiąc nigdy ich nie robiłem, nie wiem, czy robię je dobrze, a na pewno znajdą się na kanale osoby, które mają pojęcie jakieś na ten temat, no więc zapraszam do komentowania. I ostatni dzień treningowy, zacząłem od rozgrzewki, może powiedzmy o mojej rozgrzewce najpierw trochę. Nagrałem wam tylko rozgrzewkę góry, rozgrzewkę dołu nagram wam na treningu dołu, powiedzmy, żeby tak nie wrzucać za dużo materiału. Ale tak jak już mówiłem, w materiale dla TV Ciechanów, jak się rozgrzewam, to zawsze rozgrzewam całe ciało, niezależnie od tego, czy trenuję górę, czy dół. Także zaczynam od zwykłych wymachów, krążeń w barkach, skrętów tułowia, żeby po prostu trochę się rozgrzać, rozciągnąć, bo zwłaszcza rano jestem trochę zastygnięty, nie ukrywajmy, a już nie wspomniałem też o tym oczywiście, że zaczynam od 3 do 5 minut mniej więcej na orbitreku. Ja lubię się rozgrzewać na orbitreku, bo tutaj chodzą nam i ręce, i nogi, także rozgrzewa się nasze całe ciało, podnosimy temperaturę całego ciała. Po krążeniach biorę gumę i robię rotację. Tu w tył i w przód. Tutaj też w zależności, możecie robić to na sztandze ewentualnie, znaczy nie mówię o 20, tak? Ale są takie sztangi mniejsze dla kobiet. Ile jest ostrość? Także robię takie krążenia, potem biorę gumę i opieram o jakąś barierkę, czy właśnie takiego squatrak ja zrobiłem i robię odwodzenia w bok. I w jedną i w drugą stronę. Następnie przechodzę do hantli i robię kubańskie wznosy, potem zwykłe wznosy, wyciskanie nad głowę, uginanie na biceps, wyciskanie nad głowę, na triceps, ogólnie żeby też pobudzić te mięśnie, które będą aktywowane. Także tak by wyglądała rozgrzewka góry ciała, trwa jakieś 5 do 10 minut, nie wliczając oczywiście orbitreka. Także łącznie powiedzmy do 15 minut moja rozgrzewka mniej więcej trwa i myślę, że też więcej nie ma sensu, ale wiadomo, to jest też kwestia indywidualna, także jak ktoś potrzebuje więcej, niech robi więcej, żeby zabezpieczyć się przed kontuzjami. No i przechodząc do mojego treningu, niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o ćwiczenia i w sumie jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, tak samo. Dalej robię wyciskanie hantli na łapce skośnej dodatnio, 3 serie w zakresie 8 do 12 powtórzeń. Dalej jest ściąganie drążka wyciągu górnego wąskim chwytem i wolę to robić, bo tutaj dużo większe dopięcie mięśniowe czuję i w tym momencie tak niesamowicie mnie bolą plecy, że coś czuję, że jutro będą zakwasy, a przy podciąganiu dużą część pracy jednak przyjmował biceps, nie izolowałem tak mocno tych pleców, tutaj bardziej mogę się skupić na dopięciu mięśniowym, więc na pewno przez jakiś czas zostanę przy tym, a podciąganie dalej mam w pierwszym dniu góry siłowo, także no, myślę, że mi wystarczy w zupełności. Następnie, tak jak było, jest wyciskanie hantli na ławce poziomej, potem wiosłowanie hantlem w opadzie tułowia, też w zakresie 3 serie między 8 a 12 powtórzeń. I tutaj jest lekka nowość, bo już zamiast bramy z góry robię bramy z dołu, bo u mnie partią klatki, która najbardziej wymaga pracy, powiedzmy, jest ta górna część. Także też do wyizolowania jakoś tej górnej partii stwierdziłem, że będę robić te rozpiętki od dołu na bramie. Oczywiście wyciskanie tutaj będzie miało największą rolę, ale jako ćwiczenie suplementacyjne na pewno pomoże. A przynajmniej mam taką nadzieję. Następnie było rozciąganie najszerszych grzbietu z linką wyciągu górnego, tak samo jak było. I dalej tutaj jest nowość i to jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Ostatnio jak oglądałem Alberto Nieza jego vlog i potem jeszcze wstawił film na kanale Omara i Sefa odnośnie tego ściągania linki na triceps. Jak ściągacie i robicie dopięcie, to jeszcze dobrze, żeby wyprowadzić tą rękę do tyłu, tak? Żeby coś w ten sposób mniej więcej było.
ściągacie i jeszcze ciągniecie do tyłu, tak? Tutaj jeszcze większe dopięcie mięśniowe będziecie mieli, także jest to zajebiste ćwiczenie jako finisher tak zwany. Oczywiście podstawą dalej powinny być ćwiczenia złożone, wyciskanie sztangi wąsko, powiedzmy dipsy, jak ktoś lubi, mi akurat bardzo mocno zawsze przeszkadzały barki, dlatego dipsów nie robię, jakby ktoś się zastanawiał, bo na moim kanale jeszcze ich na pewno nie było. Wyciskania francuskie, oczywiście to jest izolowane ćwiczenie, tak, ale też jak najbardziej by się tutaj nadało do budowania, no ale mówię, jako finisher jest idealne i to zrobiłem w super serii z Face Plusami. To jest w zakresie 3 serie między 10 a 15 powtórzeń. I następnie przyszedłem do kolejnej super serii. Było to tym razem uginanie i tutaj tak samo jak przechodziłem tej fazy ekscentrycznej, to jeszcze wyciągałem delikatnie ramię za siebie, żeby jak najbardziej rozciągnąć biceps i dopiero robiłem spięcie i to połączyłem w super serii z unoszeniem linki wyciągu dolnego, tak samo 3 serie w zakresie 10 do 15 powtórzeń. Także tak by wyglądały zmiany w moim planie. Mówię, nie jest tych zmian wiele, bo ogólnie mój plan bardzo mi się podobał, bardziej to są jakieś zmiany estetyczne. I nie wiem, nie wspominałem o tym jeszcze, ale wspomnę o tym w następnym filmie, przepraszam, Maciek, miałem powiedzieć o tempie, ale już widzę, że 8 minut gadam, a film, który zużyłem ma 7 minut, także nie chcę przedłużać, także mówię, opowiem o tym w następnym filmie, razem może z rozgrzewką i z rozciąganiem, także dziękuję bardzo za uwagę, proszę łapki w górę, subskrypcję kanału, ja wracam do nauki, widzimy się w następnym vlogu, pozdro.